Nowe 16. Buvi de Flandr, numer katalogowy 12. Syberian Husky, numer katalogowy 490. Sharpei 261. Staffordshire Bull Terrier 355. Beagle 507. Jamnik krótkowłosy standardowy 433. Jamnik szorstkowłosy standardowy 441. Terrier czeski, numer katalogowy 366. Jamnik długowłosy króliczy 415. Yorkshire Terrier 396. Chihuahua długowłosy 669. I Jack Russell Terrier 344. Oto proszę Państwa stawka szczeniąt wybitnie obiecujących, pierwsza lokata nominowanych do finału wyboru najpiękniejszego szczenięcia. A ja mam w międzyczasie komunikat dla wszystkich młodych prezenterów, grupy młodszej i grupy starszej, abyście zgromadzili się w ringu pomocniczym. Przypomnę, młodzi prezenterzy, a więc ci z konkurencji finałowej, która miała rozpocząć nasze finałowe zmagania, abyście zgromadzili się w ringu pomocniczym. I za chwilę poznamy decyzję sędziego. Przypomnę, najmłodsze psy, psy z klasy szczeniąt, startujące w dniu dzisiejszym, psy w przedziale wiekowym od 6 do 9 miesięcy, desygnowane nie tylko oceny wybitnie obiecujące, ale też desygnowane do tego, żeby były, proszę Państwa, w tej właśnie konkurencji. Mamy powoli grupę finałową. A więc mamy trójkę finałową. Syberian Husky, Nowofunland i Hart Afgański. Pozostałym bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, iż karty ocen odbieracie Państwo od organizatorów. I trójka finałowa przed Państwem. Fundatorami, proszę Państwa, nagród w konkurencji wyboru najpiękniejszego szczenięcia jest dyrektor Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Rzemiosła Artystycznych, pani Małgorzata Kasztelan, firma House i firma Bosch. Oto fundatorzy nagród właśnie w tej konkurencji wyboru najpiękniejszego szczenięcia, który trwa w tej chwili na ringu honorowym. Lokata trzecia. Syberian Husky. Witamy na podium. Lokata druga i wszystko jasne. Nowofunland, a więc najpiękniejszym szczenięciem został Hart Afgański, którego witamy na podium z numerem 1.
Będzie go?